Zaprezentuję Wam ćwiczenie, którym będzie przyciąganie sztangi wzdłuż tułowia. Jest to ćwiczenie, które przede wszystkim zaangażuje do pracy mięśnie naramienne, ich boczny akton i mięśnie czworoboczne grzbietu. Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. Chwytamy sztangę na chwytem. Szerokość chwytu jest szersza niż rozstaw barków osoby trenującej. Stopy w lekkim rozstawieniu, stawy kolanowe lekko ugięte, klatka piersiowa stale wyeksponowana przez całość wykonywania ćwiczenia. Przed rozpoczęciem ćwiczenia lekko uginamy stawy łokciowe i rozpoczynamy ruch koncentryczny wraz z wydechem. Następnie powolna faza ekscentryczna, przy której bierzemy wdech. Zwróćcie uwagę na to, aby tor ruchu łokci posuwał się po bocznej osi ciała i żeby w końcowej fazie ruchu koncentrycznego łokcie znalazły się lekko nad stawem barkowym. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to zarzucanie obciążenia, czyli wykorzystywanie balansu tułowiem. Kolejnym błędem jest zbyt dynamiczne rozciąganie mięśni oraz nieprawidłowy tor ruchu łokci, czyli wysuwanie ich za boczną oś ciała. Prawidłowe wykonanie ćwiczenia. To ćwiczenie znakomicie rozbuduje masę mięśniową mięśni naramiennych, a szczególnie ich boczny akton.